Po roku powracamy do zespołu szkół rolniczych w Rusocinie, aby zobaczyć, jak tamtejsi uczniowie radzą sobie z renowacją zabytkowego Ursusa C45. Odnowa egzemplarza stojącego przez wiele lat przed gmachem placówki rozpoczęła się z inicjatywy Telewizji Północnej TV. Ponowne uruchomienie kultowego ciągnika z lat 50. i 60. PRL-u okazało się niezwykle trudnym i wymagającym zadaniem. Mimo to uczestnicy projektu nie tracą determinacji do dalszych prac. Powolutku przygotowujemy, ale jak widać, praca nie jest taka łatwa. Okazuje się, że po drodze natrafiliśmy na sporo problemów. Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Prace idą do przodu. Widać, że wszyscy są bardzo mocno zaangażowani. Jest o co walczyć, bo to najprawdopodobniej ostatni egzemplarz tej maszyny w północnej Polsce. Ursus C45 był pierwszym rodzimym modelem ciągnika rolniczego. Jego rola w odbudowie potencjału powojennej polskiej wsi jest nie do przecenienia. Projektanci Ursusa C45 wzorowali się na poprzednich niemieckich rozwiązaniach. Jego historia, polska historia, rozpoczęła się w roku 1947, kiedy to postanowiono skopiować dawny niemiecki ciągnik Lance Bulldog. Sprzęt znany w Polsce już od przedwojny, bardzo popularny, niezwykle niezawodny. To już jest druga wersja, bo po Lance Bulldogu był ciągnik C45, natomiast to jest wersja troszeczkę ulepszona. Ma koła ogumione. Ten pierwszy ciągnik, on był na kołach tylnych stalowych. Ta nowsza wersja ma układ hydrauliczny. Zespół pragnie przywrócić do działania nie tylko unikalny jednocylindrowy silnik, ale również te bardziej zaawansowane układy Ursusa. Mimo opóźnienia uczestnicy przedsięwzięcia są dobrej myśli i kreślą ambitne cele. Założenia były takie, aby były wyremontowane w czerwcu tego roku, jednak to się nam nie udało. Jest to mały poślizg z różnych względów, natomiast docelowo wszystkie układy mają być sprawne. Żeby go doprowadzić do funkcjonalności, młodzież i nauczyciele musieli włożyć naprawdę niemało wysiłku. Tym większe gratulacje i brawa dla nich. Są duże szanse, że rekonstruktorom uda się już niedługo uruchomić ciągnik i pojechać nim na Paradzie Niepodległości w Gdańsku. Jako ciekawostkę dodamy, że jednym z takich właśnie Ursusów jeździła niegdyś Magdalena Figur, polska traktorzystka i szefowa pierwszej brygady traktorzystek w Błotniku, który znajduje się w gminie Cedr Wielkie w powiecie gdańskim. Polecamy również zobaczyć Ursus C45 w Rusocinie wyjeżdża na remont oraz powiat gdański na Dniach Pruszcza. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.